Dzień dobry wieczór, Tłomek. Przed wami Dishonored. A my zatoczyliśmy pełne koło, a raczej nasza historia. Jak to nazwałem poprzedni odcinek. Zostaliśmy zdradzeni ponownie. Jesteśmy uwięzieni. No, przepraszam, byliśmy uwięzieni. Tym razem przez człowieka, który zabił cesarzową. Ale wydostaliśmy się przy pomocy nadzwyczaj sprytnej techniki rzucania cegłą. Niestety, właśnie. Niestety straciliśmy swój sprzęt. W tej chwili nie mam nic poza sercem, co daje pewne troszkę więcej, może rzuca światła na kwestię, czym właściwie owo serce jest. Na pewno nie jest jakimś zwykłym fizycznym przedmiotem. No i to można się też domyśleć, ponieważ inne postacie no, nie komentują, że mam jakieś kurcze bijące serce w dłoni. Tak czy owak, jakiś rewident miał tutaj nieprzyjemność trafić. Rewident Franklin, czyż nie? Gdy rozmówimy się następnym razem, mam nadzieję, że powiesz mi dwie rzeczy. Po pierwsze, co mówią ci zakazy o uwięzieniu w celi, skąd możesz z łatwością uciec, o ile nie masz połamanych nóg? Po drugie, skąd znaliście położenie naszej bazy i co dokładnie chcieliście osiągnąć, maszerując tam żałośnie nieliczną bandą głupców w wodzie po pierś? Daud. Najwyraźniej, rewidenci, no, w jakiś sposób odkryli położenie kryjówki naszego przywódcy zabójców, Daud. Słyszeliśmy już to imię wcześniej, bodajże w siedzibie rewidentów był chyba zapis z przesłuchania jednego z ludzi Dauda, który cóż, połknął jakąś truciznę, zanim zdążyli cokolwiek z nim zrobić. Zjemy sobie... za morderstwo Lorda Regenta Hirama Barrowsa. No, nie wiecie kto? Przecież nawet zdjąłem maskę tam. Swoją drogą to jest ciekawe. Wydaje mi się, że to trochę naciągane, że już tutaj plakat się trafił. Chociaż no, Daud myślę jest człowiekiem, który trzyma rękę na pulsie, więc prawdopodobnie jego ludzie zdobyli ten plakat dosyć szybko. Z drugiej strony no, ktoś musiał ten plakat wydrukować i tak dalej. Nie mam broni, więc ostrze skrytobójcy się nada. Daud, przyłapanie Corvo w posiadaniu tej maski, to mógł być wyrafinowany podstęp, którego celem było wrobienie go. Teraz jednak świeżo ogłoszony Lord Regent Havelock ogłasza całemu miastu, że ma dowód łączący Corvo z zamaskowanym złoczyńcą. Nagroda wynosi 30 tysięcy monet. Ale jeśli Corvo naprawdę jest zamaskowanym złoczyńcą i odpowiada za wszystkie rzeczy, o jakie oskarżają go plakaty gończe, spodziewam się dwa razy wyższej nagrody. Ponieważ mamy go żywcem, powinniśmy wytargować jeszcze więcej. Co do Slagjawa, obserwowaliśmy go przez tydzień i kiedy byliśmy gotowi wykonać nasz ruch, on nagle zniknął. Może opuścił miasto? To bardzo miło, że nowy Lord Regent, admirał Havelock, 30 tysięcy monet za mnie? Niczego sobie, muszę przyznać. Slagjaw gdzieś zniknął. Ciekawe. Rejestr poszukiwanych. Krunigan wyeliminowany, zapłacono 1500 monet. Nie to co ja. Salard, miejsce pobytu nieznane. Elizabeth, uprowadzona, dostarczona 2000. Booth, wyeliminowany, odmówiono zapłaty. Zleceniodawca wyeliminowany. Nieznany, zamaskowany mężczyzna, zdemaskowany jako Corvo. Slagjaw, miejsce pobytu nieznane,
Korwo w zamknięciu ma być dostarczony żywcem. Może to był błąd z waszej strony? Przecież Daud powiedział mi wprost, że wie, że zadaje się z odmieńcem, więc chyba wie, że mam moce pozwalające mi uciec z tego zamknięcia. Nie wiem, może chciał, żebym uciekł? To jest urządzenie muzyczne, które rewident miał przypięte na piersi. Gdy działało, nie byliśmy w stanie przeprowadzać transwersałów ani magnetacji. Sugeruję, abyśmy wszyscy się dobrze temu przyjrzeli. Oczywiście pozytywka. Więc rewidenci coś tutaj knują. Planowali napaść na bazę Dauda, no ale chyba niezbyt im wyszło. Teraz tak. Na dole, zajrzę przynajmniej do tej szafeczki, półeczki. W wodzie możemy wcielić się w jakąś rybkę i w ten sposób wypłynąć przez gdzieś tutaj jest jakaś dziura czy w ścianie, czy w kratach, ale może nie. Tym bardziej, że no cóż, manę mam ograniczoną, miksturek za wiele nie mam. Trzeba troszkę oszczędzać. Dzień dobry. Ktoś tam się przechadza. To jest dosyć dziwne, że te cienie widać na dole jak sufitów, czy też raczej podłóg. Zrzucę to na karb mojego nadprzyrodzonego wzroku. Jest tutaj dwóch zabójców. Dwóch ludzi Dauda. Myślę, że Korwo nie będzie miał oporów przed stosowaniem wszelkich dostępnych środków, żeby ich wyeliminować. No chodź, tu nie chce mi się czekać. Co ciekawe, ludzie Dauda są odporni na niektóre z naszych mocy, w szczególności na opętanie. Nie da się ich opętać. Cześć. O! Ładnie to tak? Weźmie mnie i zabije. Może jednak nie. Ale musiałem łyknąć miksturkę. Idź sobie do rybek. Albo na schody. No więc jak mówiłem, są odporni na opętanie. A to dlatego, że Daud dzieli z nimi część swojej mocy, którą uzyskał od odmieńca. Robota w Brigmore. Rinaldo, wykonaj robotę tak jak ci kazano i nie kwestionuj więcej moich planów. Tak, kobiety, które spotykają się w ruinach rezydencji Brigmore, posiadają zdolności takie jak nasze i wykorzystują zatrute strzałki. Ale podobnie jak dzielisz moją zdolność migania przez przestrzeń dzięki sztuczce z transwersałem, dziedziczysz także moją odporność na niektóre toksyny. Tak jak ci powiedziałem, gdy do nas dołączyłeś, to kolejny z moich darów. Ktokolwiek służy mi wiernie, współdzieli część mojej mocy. To może, choć nie musi, pomóc ci przeciwko ich truciznom. Przywódczyni wiedźm z Brigmore ma zapłacić za swoją zdradę. Jeśli ci się uda, twoja działka wystarczy do wybudowania sobie pięknego domu w Serkonos na starość, zakładając, że jej dożyjesz, Daud. To jest ciekawa notatka. Na razie jeszcze niewiele znaczy, ale usłyszymy jeszcze o Brigmore i wiedźmach w przyszłości. A konkretnie w drugim DLC. Pieniądze, które na razie wiele nie znaczą, bo no cóż... sklepu to nieprędko... sklep jakiś nieprędko zobaczymy. Generalnie nie musiałem ich zabijać, wystarczy, że podbiegnie się tutaj, czy tam się teleportuje i rzuci w dół
Zabójcy nie będą nas ścigać, czy też nie ścigaliby raczej. No to co? Hopsasa. Adio! Całe szczęście, że woda nie jest zbyt płytka. Teraz tak. Odzyskanie naszego sprzętu jest całkowicie opcjonalne, no ale... Oczywiście, że go odzyskam. Może jednak wyłączę te wskaźniki, bo trochę rozpraszają. Pyk. W wodzie może być troszkę nieprzyjemnie, bo standardowo roi się w niej od dosyć agresywnych rybek. Ciekawe, czy da się jakoś wejść na ten budynek. Próbowałem wcześniej tutaj jakoś sobie się wspinać, ale niezbyt mi to wyszło. Zamknięte. Pełno szczurów. Oraz jakiś budynek z wybitym oknem. Albo raczej oknem niezabitym dechami. Znowu, przede wszystkim monety. Nie jest to super użyteczne teraz. Okej, dam radę się w ten sposób przemieścić. Mogliśmy się wcielić w szczura i przejść tunelikiem, co wciąż może być najlepszą opcją, ale tak naprawdę trafilibyśmy tutaj do pokoju przed mostem. O. A tak. Skorupniki. Któryś gdzieś tu jest. Ale gdzie? Skąd on strzelał? Gdzieś stamtąd chyba. Zwłoki. Lub. No, no. Spadaj. Do wody. Nie wiem, czy wrzucanie zwłok do wody jest bardziej higieniczne niż pozwalanie gnić im na otwartej przestrzeni, ale... A, tam są skorupniki. Bardzo upierdliwe stworzenia. A niestety tutaj jest ich cała masa. Dobra, wypadałoby się do tego łańcucha dostać. A, nie! Ryby! Nie! Przestańcie kąsać moje kostki! Dobra. No właśnie. Czy tutaj coś znajdę? Niezbyt. Skorupniki. Ech. Nie chcę się z nimi zadawać. Okej, tutaj jeszcze runy żadnej nie widzę. Reszta jest troszkę dalej. Spróbujemy się wspiąć. I zrobić... Tak. No i faktycznie. Spora grupka rewidentów spotkała tutaj swój koniec. Proszę nie tarasować przejścia. Granat. Może się przydać. Granaty głównie właśnie do eliminacji skorupników są przydatne. W tym rejonie. No a tunel ze szczurem zaprowadziłby nas tutaj. Więc nie ma co tak naprawdę marnować many. Dzień dobry. Nic nie widziałeś. Ludzie Dauda. Wszyscy noszą maski wielorybnicze. Oho. I mają całkiem dobry wzrok. Aż się prosi o strzałkę w oko. Chyba jego maska czegoś takiego nie wytrzyma. Czy tutaj coś było? Nie za bardzo.
Słyszałem teleport. Tędy wiedzie droga do bazy Dauda, ale moim celem jest najpierw mój sprzęt. Więc tak też uczynię. Zamknięte. Och, Noes. Szkoda, że dach jest otwarty. No tutaj trzeba uważać, na dole jest mnóstwo skorupników. Wypadałoby jakoś tak, o, mniej więcej w ten sposób. Więcej rewidentów. Granaty mi się przydadzą, bełty też. Proszę sobie tam spocząć na dole. Naboje, granaty, super. Otworzymy drogę na most. Co trwa wieki. O. Teraz wypadałoby dostać się troszkę niżej. Jak mnie wkurzają te paskudy. Mam sporo granatów. Może spróbuję troszkę ich użyć. Da radę? Powinno całą tą kolonię wyeliminować, chociaż jest tu gdzieś jeszcze druga. Ta. No ale nie będzie mi chyba zagrażać. Więcej granatów. Plup. Tak, tutaj myślę, że jest czysto. Skorupniki generalnie są niewrażliwe na ataki, kiedy są tak opancerzone, dopiero kiedy wystawią swój, nie wiem, środek, żeby w nas strzelać, stają się wrażliwe. No ale granat działa niezależnie od ich stanu. Okej, to już tam na razie mnie nie obchodzi. Spróbujemy jeszcze ciebie ograbić. Pistolecik, okej. I idziemy do rafinerii Gravesa. Tam też znajduje się nasz sprzęt. Oraz trochę płaczków snujących się tu i ówdzie. I trochę martwych rewidentów. Skrytobójcy uruchomili swoją pułapkę, gdy próbowaliśmy przekroczyć wąski most. W tym wąskim gardle mogli nas zdejmować jednego po drugim. Myśleliśmy, że zdołamy wciągnąć ich do środka, gdzie nasza przewaga liczebna mogłaby coś zmienić, ale to nie miało znaczenia. Teraz tylko ja pozostałem przy życiu i czuję, że to życie wymyka się ze mnie z każdą minutą. Proszę, jeśli druga grupa spróbuje tędy przejść, strzeżcie się tego mostu. Oni nasłuchują odgłosu otwieranych drzwi. Zwracajcie uwagę na dachy. Nawet niewielka ich liczba stanowi duże zagrożenie. Jak widać, faktycznie. Nie poszczęściło się biedakom. Dobra, tutaj trzeba uważać na płaczków. Co to było? Coś prześwituje przez billboard. Hop, sosa. Standardowo najbezpieczniej jest na dachach, chociaż tutaj w tym obszarze troszeczkę już to nie jest takie oczywiste, ponieważ ludzie Dauda również lubią sobie patrolować na dachach. No ale akurat nie w obszarze rafinerii. Tutaj nie ma ich wielu, a praktycznie wcale, przynajmniej na razie. Na dół raczej nie ma po co schodzić. Jeszcze. Może później. Teraz moim głównym celem jest zdobycie sprzętu. Ślady po oleju wielorybim, czyli no tranie. Chociaż nie wiem, czy można to nazywać tranem. Skoro
tym świecie Tran ma dosyć magiczne właściwości. Drut kolczasty, żeby nie było za prosto. Tutaj dosyć mocno się przydaje mignięcie ulepszone do drugiego poziomu. Większy zasięg. Oczywiście więcej skorupników. Albo płaczek, albo ktoś martwy. Dobra. Musimy wspiąć się na szczyt tego budynku. No, czyli rafinerii. Niestety w tej chwili most, który wiedzie na górę, jest jakby poskładany. Trzeba go uruchomić. Widzimy kilka kabelków. Wypadałoby to zbadać. Pomieszczenie kontrolne. Ale tak jakby brakowało zasilania. Maski. Myślałem, że będzie jakiś kluczyk, ale nie. A, tak. Jeszcze jest jedno pomieszczenie tutaj, ale trzeba tam wejść przez dach. Teraz. Skąd wziąć pojemnik z tranem? Tak, pamiętać, by trzymać schody w pozycji góra przez cały czas, o ile nie następuje zmiana szychty lub paląca potrzeba. Niezastosowanie się do tego polecenia może skutkować uszkodzeniem sprzętu i lub utratą życia. W przypadku nagłej potrzeby główne zasilanie zostanie wyłączone. Użyj zapasowego odbiornika po prawej, aby przywrócić zasilanie tego panelu kontrolnego. Prawie jak jakaś instrukcja BHP. To się chwali, no ale zbiornik. Jak miło. No cóż, jesteśmy w rafinerii, gdzie produkowało się ten cały tran. Niestety nie wszystkie maszyny są sprawne i tak dziwne, że cokolwiek tutaj działa. Potrzebujemy pustego zbiornika. Jeden jest tam, ale jeżeli tam pójdziemy, to narazimy się na ostrzał ze strony skorupników, więc istnieje prostsza alternatywa. Całe szczęście ta maszynka działa. Pyk, pyk. Pięknie. A teraz truchcikiem na górę. O, światełka włączone. I uruchamiamy most. Co powoduje, że gdzieś tam z dołu wyłazi bardzo duże stado szczurów. Trzeba mieć to na uwadze. Okej, most się wyprostował. Z runami jeszcze poczekam. Przynajmniej tymi na dole. Żeby je zdobyć, trzeba niestety się babrać ze skorupnikami. Bez odpalenia tych schodów chyba nie da się tutaj wejść. Być może jakoś tam sprytnie kombinując z teleportem, ale wątpię. Raczej jest to niezbędne. Chwila. A nie, dobrze. Powinienem tutaj wejść. Pod nami jest amulet. Trzeba sobie kucnąć i pyk. Denerwujący cel 1. Cóż to takiego? Wrogowie mają szansę spudłowania z broni palnej. Odporność na zarazę. O, to by się mogło przydać. Czy jest coś na te... na... skorupniki? Chyba nie. Szkoda. Zestrojenie z zarazą. Krzepa, zdrowie. Nie. A właśnie, moce. Myślę, że na tym etapie gry nie mam już tak naprawdę na co wydawać moich run. Podmuch. Żywotność, zwinność, poziom drugi. Myślę, że żywotność może się przydać. Ponieważ jestem w dosyć wrogim obszarze. Płaczki i
i skorupniki zadają bardzo dużo obrażeń, przynajmniej na hardzie, tak jak teraz gram, to się nam może przydać. Dobra, wracamy na górę. Wspinamy się po tych pomostach. Łańcuchach. No, dosyć wysoko. W tle mgła to jest zatopiona dzielnica, która była pierwszą dzielnicą, gdzie odkryto szczurzą zarazę. Została ona zatopiona, żeby zminimalizować efekty. Chociaż niewiele to dało, jak widać. We'll see him from the rooftops. All right. If nothing else, we can cut him off at the market. He can't get through the rail station without the key. This one is resourceful. He'll find a way. Ludzie Dauda wiedzą już, że uciekliśmy. I było widać, że potrafią się teleportować. Tak jak ja. Ach, jak przyjemnie. Wyspy śmieci. To jest ciekawe. Statek jakiś wielorybniczy? Tak czy owak. Nasza droga prowadzi tutaj. Moje narzędzia pracy są na samym dole. Jest tam też kilku płaczków. Więc można to rozwiązać na dwa sposoby. Raz, skoczyć tam po prostu i teleportować się w odpowiednim momencie, tak żeby, no cóż, nie rozwalić sobie głowy o podłogę. No, ale jest też troszkę prostsza metoda. Zdecydowanie, cholera, muszę w końcu nagrać jakiś odcinek z książkami. No ale nie wiem, no nie chce mi się. Co to było? Aha, dom wielorybniczy Gravesa. Maski. Kabelki. Hopsa. Mapa terytoriów wielorybniczych. Bandyzja. Stamtąd podobno przywędrowała szczurza zaraza, raczej Lord Regent ją przywlókł. Wyspy Tywia na północy, Morley, Gristol, czyli ta. Dunwall jest na samym południu. I Serkonos, skąd Korvo pochodzi. No okej. Okay. O co chodzi z tymi kabelkami? Notka brygadzisty. Powiedz swojemu dowódcy zmiany, aby przydzielał zapasy awaryjne każdej szychcie. Tutaj ciągle następują spięcia obwodów. Przynajmniej zezwólcie nam wkładać kanister z tranem do zapasowego odbiornika obok mostu. Aby nie było przerwy w zasilaniu, dokroć set. Jesteśmy kompanią Gravesa. Można by pomyśleć, że stać nas na jeden dodatkowy zbiornik naszego własnego tranu. Albo jeśli chcesz, bym to ujął wprost. Bez zasilania most pozostaje podniesiony. Jeśli most jest podniesiony, nie mamy dostępu do hali rafinerii. Nie mając dostępu do środka, nie możemy wykonywać naszej roboty. Jasne i proste. Tak. Potrzebujemy kolejnego zbiornika tranu. Niestety, no, z dołu przyniesienie jednego nie jest zbyt możliwe. Przynajmniej mi się nie udało. Ponieważ niosąc cokolwiek, nie możemy się teleportować. Jak miło. Puste zbiorniki, tylko jak tam się dostać? A no tak.
Tutaj znajdziemy jakieś pieniążki. Ten dispenser, tak to się nazywa? Tak. Znaczy po angielsku tak się nazywa, po polsku? Nie wiem. No. Też chyba dispenser. No. Bardzo się cieszę, że te maszynerie wciąż działają. Pyk. Most się opuszcza. W sumie to... Łańcuch, właśnie. Chciałem powiedzieć, że to niewiele mi daje, ale daje, bo... mam teraz dostęp do łańcucha, który się przesunął. Bez niego byłoby dosyć, no... sporo trudniej, nie wiem. Ach, mam nadzieję, że nie macie lęku wysokości. Płaczki jęczą. Nie chcę za bardzo ich zabijać, ale z drugiej strony, no... chyba będę musiał, jeżeli chcę tutaj zgarnąć te przedmioty. Z trzeciej strony wcale nie muszę zgarniać tych przedmiotów. Nie mogę teraz używać lunetki. Poczekam, aż ta sobie pójdzie. Okej. Jakie mamy moce? Zatrzymanie czasu. Okej, jest bezpiecznie. Chwilowo. Wiwisekcja wieloryba. Radosne notatki. Nie musiałem tutaj tak naprawdę wchodzić, ale... coś tam jest. Czyżby ktoś mnie zobaczył? Niestety nie mam żadnych subtelnych broni, czyli kuszy. Przykro mi, kolego. Ty i tak nie żyjesz. Ach, cholerne muchy. Kobitka tutaj przyszła. Poczęstuję się waszym pieczonym szczurkiem oraz innymi delikatesami, frykasami. Przyznam się, że nie pamiętam, co tutaj jest. Chwila, myślałem, że tu jest, że to się da otworzyć. Czyżbym się mylił? Być może. Tam coś jest. Można jakoś po rurach kombinować. Przecisnąć to się nie przecisnę tędy. Spróbujemy inaczej. Au. No dobra, skoro jestem na dole, to zobaczymy coś bardzo ciekawego. Jest tutaj płaczek, którego wygląd być może będzie znajomy. Spróbuję do niego podejść. Nic nie widziałeś. Odwróć się. Cholera. Okej. Będę musiał to inaczej załatwić. Chyba wiemy, kto to jest. Nadrewident Campbell. Wreszcie. Bez sprzętu, jak bez ręki. Tak, jeżeli napiętnujemy nadrewidenta, to kończy on swój żywot właśnie tutaj. To znaczy, no cóż, nie musiałem go zabijać, ale myślę, że to była dla niego łaska w tej chwili. Pełne zbiorniki z tranem? Tak, gdybym miał ochotę na wysadzenie się w powietrze, powinien tutaj być jeszcze tak. Jeszcze to. Niech będzie przeklęty ten głupiec Hiram Burrows, Lord Regent, na mój biały tyłek. Prawie nam się udało. Teraz będę nosił piętno heretyka do końca krótkiego życia, jakie mi pozostało.
Piętno heretyka, coś takiego. Powinienem zakazać rytuału. Ale po prawdzie planowałem w razie potrzeby użyć go przeciwko kilku niepożądanym osobom. Być może nawet Hiramowi. Teraz wszystko stracone. Gdy przyglądam się mojemu własnemu odbiciu w kałuży brudnej wody, widzę porażkę wypaloną na mojej twarzy. Jestem wygnańcem. A teraz dopadła mnie zaraza. Już teraz gorączka rośnie, a moje myśli wymykają się jak śluzy. Nie potrwa długo, zanim będę się ślinić i krwawić z oczu. W zeszłym tygodniu sączyłem wyborne wina tywiańskie i cieszyłem się wygodami słusznie przysługującymi mojej pozycji w kongregacji. Dziś śpię w brudzie, zagubiony w tej ponurej i zniszczonej dzielnicy. Skoro mój umysł ma się rozpaść, niech to będą moje ostatnie słowa, ostatnie zborne myśli Tadeusza Campbella, wielkiego człowieka, nienasyconego miłośnika życia we wszystkich jego smakach i zapachach. A niegdyś nadrewidenta w samym świetnym mieście stołecznym Dunwall. Z ciemności pustki miotam klątwy na głowę Corvo Attano. To on kosztował mnie wszystko, co w sobie cenię. Niech muchy zalęgną się w twoich oczach, Corvo, i niech wszystkie twoje pragnienia obrócą się w ruinę, tak jak ty zrujnowałeś moje. Tadeusz Campbell. Mam nadzieję, że żadnych much w oczach nie uświadczę, ale dziękuję za pamięć. Więcej eliksirów. Oho, mam już full, więc równie dobrze mogę łyknąć. Jak tam wygląda teraz nasz arsenał? No, wszystko praktycznie na maksa, bo właśnie, o jednym nie wspomniałem. Przeszedłem jeszcze raz tę sekwencję powrotu do lojalistów i, no cóż, zostania otrutym, ponieważ kiedy tylko podadzą nam wino, trzeba iść dopiero i obkupić się. Ponieważ to, co tam kupimy, to teraz będziemy mieli. Jeżeli się nie kupi nic, no to trudno. A poprzednio nic nie kupiłem. Lepiej być przygotowanym. Tutaj niestety no, będzie trochę walki. To znaczy będzie. No. Zamierzam nie być już zbyt delikatny. W końcu jestem w bazie zabójców. No plus skorupniki, bardzo upierdliwe. Na nich zdecydowanie granaty i inne takie się przydadzą. A, o tym myślałem, że to się da otworzyć. No. To nam daje znacznie prostszą drogę na zewnątrz. Ale jeszcze chciałem tam na górę się dostać. Tutaj byłem. Tam jest książeczka. Czy po tych rurach jakoś da się wejść w to miejsce? Przyznam, że nie wiem, jak tam się dostać. A, tamtędy? Może jest to prostsze niż ja tutaj kombinuję. Te rozkminy. Przetwarzanie tranu. Jakieś nowe ogłoszenia? Chyba niezbyt. Okej. Zaciszna kryjówka. Tak czy owak można się wydostać na świeże powietrze. Jakkolwiek ono świeże może być w tej dzielnicy. Okej. Spróbujemy może ze skorupnikami troszkę się pobawić jeszcze na odchodne. Zaraza, po prostu zaraza. O, uda się? Powiedzmy. Nie tak dobrze, jak myślałem.
Tylko dwa wystrzeliło. To zademonstruję inną zabawkę. Ulepszyłem sobie pistolet na wybuchowe pociski. Dzień dobry. Cholera, ten jeszcze żyje. To jego już zwykłym rozwalimy. Jeszcze jeden? No. Nienawidzę ich. Troszkę zbyt dużo obrażeń zadają, jak na mój gust. Przynajmniej można z nich pozbierać perełki. Tu jeszcze gdzieś była jedna runa. Więc się nią zaopiekujemy. Jedna na pięć. Pozostałe jeszcze przed nami. No, ale odzyskaliśmy sprzęt. Możemy udać się w poszukiwaniu Dauda, zabójcy cesarzowej. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.